Józef Kufel przed mikrofonem. Moim i Państwa gościem jest Aleksandra Ziemborska, koszykarka polskiego cukru AZS-u UMCS-u Lublin. Dzień dobry. Dzień dobry. Już w czwartek w hali lubelskiego Mosiru imienia Zdzisława Niedzieli święto koszykówki w Lublinie. Pierwszy mecz 1/8 finału w Pucharze Europy. Podejmujecie drużynę Casa de Mont-Saragossa z Hiszpanii. Czy jest już dreszczyk emocji związany z tym wydarzeniem? No, na pewno jest już... Myślę, że będziemy się przygotowywać tak dzisiaj już porządniej do tej drużyny. No wiemy, że jest to drużyna, która jeszcze nie odniosła porażki w Eurocupie. Mamy nadzieję, że teraz będzie pierwsza. Ale ostatnio w lidze im szło podobnie tak jak nam, więc nie miały łatwych spotkań, także myślę, że będzie dobrze. Drużyna z Saragossy, tak jak powiedziałaś, w lidze hiszpańskiej na czwartym miejscu, więc podobne dokonania, jeśli chodzi o porównanie z waszą drużyną. Tam trochę więcej się gra, bo one już mają za sobą 13 zwycięstw, 5 porażek. Natomiast ten bilans w Eurocupie, faza grupowa wygrana w Cuglach bez żadnej porażki, ten pierwszy mecz pucharowy wygrana z drużyną z Turcji, to chyba budzi respekt i szacunek. To na pewno, chociaż wiadomo, grupa grupie nierównej, nie wiemy jak tam poziomem inne zawodniczki, czy odstawały, czy nie. Myślę, że no ważne jest to, co jest tu i teraz. Zobaczymy. A z drugiej strony tego szacunku nie można też chyba mylić z obawą, prawda? Bo wy też znacie swoją wartość. Oczywiście. Znaczy, ja nigdy nie wychodzę z założenia, że ktoś jest jakiś lepszy, czy nie wiadomo co. Wiadomo, trzeba mieć ten respekt, ale nie można się kogoś bać. Co wiecie o drużynie z Hiszpanii? Myślę, że tutaj pomocą może być wasza rozgrywająca, kapitan zespołu Sandra Stanacew, która grała w Hiszpanii tak, parę sezonów. Myślę, że Sandra tam najbardziej zna te dziewczyny, więc może coś tam pomoże trenerowi w scoutingu. Ale no, jak patrzeć tak na statystyki, to jest raczej drużyna, gdzie duży zawodniczek gra i potrafi rzucać punktów, bo po średnich widać, że tam nie ma czegoś takiego, że ktoś rzuca 30 czy 25, a inne dziewczyny po prostu są tłem. Czyli wyrównany skład. Więc no raczej będzie w miarę wyrównany, mają ten skład. Myślę, że grają zespołowo, ale my też tak potrafimy, mam nadzieję. Na to liczymy, że będzie wasze przełamanie, bo no nie ma co się też oszukiwać, że ostatnio trochę taki, nie wiem, czy można to nazwać dołkiem, czy kryzys was dopadł, bo na krajowym podwórku w Ekstraklasie 3 porażki z rzędu. Najpierw mocny Gorzów, a później Sosnowiec i Poznań. Jak się czujecie? Bo to na pewno nie wpływa dobrze na morale zespołu. Znaczy, no na pewno... Wiemy, że jesteśmy bardziej zmotywowane przez te porażki, że wiemy, co mamy poprawić i też tak naprawdę z meczu na mecz to wyglądało trochę lepiej, bo jednak te 2-3 kwarty grałyśmy dobrze. Problemem są te nasze początki i mam nadzieję, że uda nam się to ogarnąć i wyjdziemy bardziej skupione może na tą pierwszą kwartę, bo w ostatnich meczach po prostu przesypiamy te pierwsze kwarty i no to jest problem. Brakuje równych 40 minut, prawda? Dokładnie. Jakby no, zaczynamy troszeczkę takie zaspane. Potem się budzimy, no ale czasami za późno. No właśnie, i te pogonie za wynikiem, tak. Ambitne, ale niestety nieskuteczne w ostatnim czasie. No myślę, czasie. Że właśnie z drużyną z Saragossy no nie możemy tak zacząć, bo jak prześpimy początek, to będzie bardzo ciężko. Także no, musimy wyjść, zagrać swoje i narzucić tempo. Czyli z jednej strony koncentracja, a jeśli chodzi o takie czysto koszykarskie elementy, nad czym trzeba popracować? Zbiórka, zastawienie? Straty chyba, bo mamy takie momenty, że po prostu robimy za dużo głupich strat, przez co przeciwna drużyna no, ma łatwe punkty. I myślę, że to jest takie coś, co najbardziej boli. Z tego co wiem, to przed tym spotkaniem miało być też spotkanie z panią psycholog, która gdzieś tam z klubem współpracuje. Czy już jesteście po tym spotkaniu? Tak, było wczoraj. I jakoś pomoże to też w takim dobrym nastawieniu? Zobaczymy. Zobaczymy, to się okaże. To się okaże na meczu. Nie wiem, zobaczymy. Mamy nadzieję, że to będzie też ten czynnik, który w jakiś sposób drużynie pomoże. W perspektywie walki o ćwierćfinał trzeba pamiętać, że to jest dwumecz. Zaczynacie tutaj w Lublinie w czwartek, ale też jest w perspektywie to spotkanie rewanżowe. Chyba to trochę gorszy układ niż w stosunku do tego meczu pucharowego ze Szwajcarkami, kiedy rewanż grałyście u siebie. Czy nie ma to znaczenia?
Znaczy, no myślę, że to jest znaczenie, no bo podróż oraz inne, no inne boisko, no to ma wpływ na pewno troszkę, no i fani oczywiście na wynik, ale no najważniejsze jest to, żeby po prostu przede wszystkim wygrać ten mecz. Jak będziemy wygrywać, to będziemy myśleć o zbudowaniu jak największej przewagi, bo no łatwiej będzie wtedy. Chociaż bywało tak, że niektórzy na wyjeździe grali lepiej niż u siebie, więc nie mówimy, że nie. Jest jakaś specjalna motywacja właśnie, żeby po tych trzech porażkach też pokazać kibicom, cały czas warto liczyć na tę drużynę? Znaczy, no myślę, że jakbyś ten mecz jest dość ważny, ponieważ no pomimo tych porażek, zwłaszcza z ostatnich trzech, jeśli pokonamy drużynę z Saragosy, no to myślę, że no odbudujemy trochę ten respekt względem nas i nasze wygrane nie będą czymś zaskakującym później. To teraz zapytam jeszcze ciebie tak bardziej osobiście, bo ty jesteś nową koszykarką w zespole o tyle, że dołączyłaś do składu wicemistrzyń Polski w trakcie sezonu, a przyszłaś z Polkowic, czyli klubu mistrza Polski, który bije się i z sukcesami rywalizuje w Eurolidze, czyli w tych najmocniejszych rozgrywkach w Europie. Przyszłaś mimo wszystko do wicemistrza Polski, no i tutaj w tym momencie trochę taki kryzys. Czy w jakiś sposób żałujesz tej decyzji, czy jesteś zadowolona z tego, jak tutaj w Lublinie wszystko wygląda? Ja jestem jak najbardziej zadowolona. Polkowice to jest temat zamknięty. No nie będę za dużo mówić po prostu, ale cieszę się, że tutaj no, mam okazję grać i pokazać, że jestem przydatna na boisku, mam nadzieję. No ale jest to też trochę ciężkie, ponieważ no, w trakcie sezonu dużo nowych zawodniczek mamy. No i po prostu ja myślę, że to jest też to, że my musimy się zgrać, bo tak naprawdę wszystkie drużyny mają już za sobą kilka miesięcy grania razem. No my dopiero niestety drugi, więc mam nadzieję, że do playoffu będzie super. No to też liczymy. A w Lublinie samym dobrze się czujesz? Tak, tak. Zwłaszcza po Polkowicach, gdzie tak naprawdę w mieście nie było nic. Tutaj przynajmniej tu można, nie wiem, pójść na kawę, na zakupy, cokolwiek zrobić, nie tylko siedzieć w domu i iść na trening. Powiedziałaś też o tym, że czujesz, że jesteś przydatna tutaj w Lublinie, tak, w zespole. No cieszę się, że trener na mnie stawia. Dostajesz minutę. Tak. No i ja myślę, że to jest najważniejsze, zwłaszcza, że ja jestem młodym graczem względnie, więc dla nas to jest ważne, żeby dostawać te minuty, szanse i większe zaufanie od trenera, no bo my się nadal uczymy i rozwijamy, no i myślę, że po prostu z roku na rok będzie lepiej, ale no nie można się rozwinąć nie dostając minut. A to, że jesteś przydatna, pokazałaś się w meczu choćby ze Szwajcarkami, kiedy w takim newralgicznym momencie spotkania dzięki twoim trójkom drużyna wróciła na dobre tory. I mam nadzieję też, że będziesz właśnie ważną postacią tego nadchodzącego czwartkowego meczu z Casademont Saragossa. Też mam nadzieję, że koleżanki mi też zaufają i w tych momentach, kiedy będzie trzeba, piłeczka będzie wpadać do koszy, chociaż są nowe. Mam nadzieję, że będzie tak samo dobrze. To na koniec twoje zaproszenie do wszystkich sympatyków basketu, żeby przyjść i pomóc wam w czwartek w starciu z Hiszpankami, bo doping na pewno bardzo się przyda. No oczywiście, wiadomo, kibice są szóstym zawodnikiem, także to jest na pewno duża przewaga. Z punktu widzenia też niektórych zawodniczek, jak kibice mocno krzyczą i przeszkadzają przeciwnikom, to jest trudne, żeby tak grać, a z kolei nam to też dodaje trochę skrzydeł, jak słyszymy doping. I liczymy na komplet widzów, bo tylko powiem wszystkim sympatykom basketu w Lublinie, że w Hiszpanii na mecze w Saragosie podobno przychodzi nawet po 3-4 tysiące ludzi. Hala Mosiru aż tak pojemna nie jest, ale jeśli się ją wypełni do ostatniego miejsca, albo nawet tak w 4/5, to i tak jest bardzo głośno i to pomaga koszykarkom, prawda? Dokładnie, także zapraszamy. Każdy doping się przyda i mamy nadzieję, że będzie to dość ciekawe widowisko i zakończone sukcesem. Zapraszamy, czwartek, godzina 18, a moim i Państwa gościem była Ola Ziemborska z drużyny Polskiego Cukru AZS-u UMCS-u Lublin. Bardzo dziękuję. Dziękuję.